Druga gra za chwileczkę zostanie ten, zostanie. Przemęczymy się przez tą pierwszą grę, no bo po prostu, o mój Boże, jestem głupi jak but z lewej nogi. W każdym razie znajdujemy się już ten, znajdujemy się już w grze Teija kontra Hiroi, no i muszę przyznać, że tutaj akurat będzie bardzo, bardzo ciekawie. PvT pomiędzy naprawdę dwoma potężnymi zawodnikami. Witam wszystkich bardzo serdecznie na finale. To jest Best of Seven, pamiętajmy o tym, to jest Best of Seven Teija kontra Hiroi, jak zauważyliście, obu tych zawodników wygląda po prostu... No nie wiem, dlaczego akurat jeden z nich jest mega, mega zadowolony, ale okej. DGLHF, mamy Hiroi na naszych ekranach na godzinie 3:00 kontra godzina 9:00 ze strony Teiji. Hiroi oczywiście, ta, jak to się nazywa, fryzura Justina Biebera itd. itp. Nie wiem za bardzo, o co z tym chodzi, ale podobno w Korei jest to bardzo popularne. W każdym razie, no Teija kontra Hiroi muszę przyznać, że bardzo jestem ciekaw tego, jak poprowadzona zostanie ta rozgrywka, czyli jak będzie wyglądało to, że mamy tutaj Teija, który z jednej strony jest bardzo mocnym teranem, który naprawdę pokazuje świetną rozgrywkę, a z drugiej strony, no zastanawiam się, jak Hiroi podejdzie do tego wszystkiego, jak będzie to wyglądało. Hiroi... Nie sądzę, żeby miał przed sobą takiego potężnego zawodnika w całym turnieju, jakim właśnie teraz jest Teija. To jest według mnie sytuacja, w której Hiroi się znajduje. No to jest naprawdę taki ostateczny test jego skilla. Teija z drugiej strony też mnie tutaj zastanawiam, bo Hiroi nie jest ułomkiem. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał jego PvT. No i pamiętajcie, mamy Best of Seven. Tutaj nie ma miejsca na przypadek. Tutaj nie ma miejsca na wygraną zawodnika, który po prostu cię 4 razy albo coś w tym stylu, to po prostu się nie wydarzy. Nie ma absolutnie żadnego miejsca na coś takiego. W każdym razie, czy będziemy widzieli wyrównany pojedynek, czy może raczej miazgę 4-0? No, tutaj też się zastanawiam. Jak na razie Teija decyduje się na One Rax Expand, nie widać, żeby były grane żadne gazy, ani no, rafinerie oczywiście, więc tutaj Teija będzie decydował się na szybką ekspansję. Z drugiej strony Hiroi już 2 asymilatory posiada, ale dopiero kończy swój Cybernetikor, więc nie powiedziałbym, żeby to była jakaś szybka technologia. Może po prostu chce wychronobustować jednego albo dwa centry, żeby być bardziej bezpiecznym na mapie, ale tak jak powiedziałem, no w mojej opinii nie będzie to wyglądało jakoś tak super agresywnie, chociaż oczywiście mogę się mylić, zaraz zresztą się tego dowiemy. Jak widzicie, jest grany Command Center, Hiroi za bardzo nie widzi tego, ponieważ jak zresztą zauważyliście, jego proba zostaje odgoniona przez Mariny. Z drugiej strony Teija, no właśnie, niezbyt zdaje sobie także sprawę z tego, co jego przeciwnik planuje. Jest już Stalker, mamy także Sentry, gazu niezbyt wiele, 300 minerałów zostało odłożonych i będzie to, tak jak powiedziałem, ekspansja. Niezbyt wiele gazu zresztą jest zbieranego przez oba asymilatory, co oznacza po prostu, że ten, że za bardzo nie będzie starał się ich jeszcze przez chwilę wykorzystywać. Teija z drugiej strony podwójny command center. No i tutaj muszę akurat przyznać, że nie do końca jestem zdziwiony tym. Jak zauważycie, w grach z Nerciem Teija naprawdę potrafi zadbać o makro. Jest takim dosyć konkretnym makroteranem, zresztą o czym mówił Funkai. I tutaj muszę przyznać, że zastanawiam się, jak będzie ta cała sytuacja wyglądać, ze względu na to, że jak na razie 29 kontra 34, Teija w mojej opinii nie znajduje się jakoś do tyłu. Pamiętajmy, że on bardzo mocno ekspuje, budując już teraz, kończąc swój drugi orbital, więc tutaj no widać, że będziemy mieli jeszcze przez chwileczkę Teija w jakiejś takiej, no powiedzmy, do tyłu, jeśli chodzi o technologię oraz po prostu liczby. Z drugiej jednakże strony tam widziałem, że Teija poprawiał sobie słuchawki, więc zastanawiam się, czy troszeczkę mu nie uwierają. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o lany, no to na pewno chcesz czuć się bardzo komfortowo, czy w budce nie jest za głośno, czy nie jest za zimno, czy coś ci tam nie wieje i tak dalej, i tak dalej. Czy zauważcie, że wszystko jest takie troszeczkę ciemnawe w budkach, ze względu na to, żeby nic nie świeciło ci na monitor. To jest też bardzo ważna sprawa. W każdym razie, w międzyczasie mamy mały atak, znaczy może nie atak, powiedziałbym raczej taki leciuteńki scouting połączony z maluteńkim ostrzałem ze strony Hiroi. Teija już
posiada swoją ekspansję, teraz zacznie się oczywiście produkowanie SCV w dużych ilościach. Ja na razie jedynie produkuje dwa, o teraz trzeci doszedł. Więc no, skoro wybudowało się trzeci Commandcenter, należy go wykorzystać do granic jego możliwości na samym początku. Z drugiej strony jest grany Robobay, bardzo szybki Robobay, muszę przyznać. I tutaj akurat nie do końca może spodziewałem się takiego obrotu spraw, ale... No zaraz zresztą zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak widzicie, Hero troszeczkę nie chce za bardzo jeszcze atakować swojego przeciwnika. Tutaj będzie miał miejsce mocny timing zapewne z kolosami. Teraz tak, jeden Immortal, dwa kolosy, czy może raczej po prostu dwa kolosy? Chyba to drugie Immortale jak na razie zupełnie nie mamy. Dwa, trzy kolosy zapewne zostaną wyprodukowane. Więcej Warp Gate'ów także doda Hero, a Tejja w tym momencie wysuwa się na prowadzenie. 57 kontra 54 został zauważony Marino oraz pojedynczy Maruder za pomocą obserwera. No i teraz wypadałoby, żeby Hero go przesunął i sprawdził, co jego przeciwnik ma w mainie. Na pewno zauważy kolejny Orbital Command, tylko no ciężko będzie mu stwierdzić, kiedy został on wybudowany. Hero zajmuje Zelnagi, a przy zajmuje mam na myśli to, że biega też tam chyba jednym zelotem, z tego co ja zauważyłem. No zaraz zresztą zobaczymy. Reaktory po raz kolejny są grane. Jest Extended Thermal Lens, mamy także kolosa w produkcji. Jak widać, także jest grany Steampack. No tutaj akurat będzie brakowało może troszeczkę Tejji kolosów, kiedy nadejdzie atak. No ale zaraz zobaczymy zresztą, jak to wszystko się potoczy. Jak zauważyliście, robi się bardzo, ale to bardzo ciekawe. Tejja... Nie powiedziałbym, żeby to wyglądało, jakoś tak fantastycznie dla niego, ponieważ kiedy będzie starał się oczywiście tworzyć mediwaki, no to on w ogóle nie wie, że jego przeciwnik posiada kolosy, więc to jest jak dla mnie bardzo duży problem. Oczywiście Hero chce przejąć kontrolę nad Zelnagami tylko po to, żeby jego przeciwnik po prostu nie widział nadchodzącego ataku tak szybko, a jak zauważyliście, 82 limitu kontra 81, mamy tego, mamy dwa mediwaki w produkcji, kolos numer 2, za chwileczkę się zakończy i to chyba będzie zwiastowało nam atak. Bardzo dużo marinów, no garstka jedynie maruderów, jak widzicie, ciężko będzie takiej armii walczyć przeciwko potężnym jednostkom z potężnymi obrażeniami AOE, jakimi są kolosy. Trzeci kolos w produkcji, będziemy mieli zakończenie Extended Termalensji, to chyba będzie zwiastowało atak. Są dwa bunkry. No tutaj bym powiedział, że Steampack już jest, ale reszta upgrade'ów jednocześnie zagrana jeszcze będzie musiał troszeczkę poczekać. Tejja już w tym momencie widzi Robotic Facility, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdzieś tam znajduje się Robobay. Trzecia baza, właśnie teraz transferowana przez Tejję. Nie widać tego na naszych ekranach, a tymczasem dosyć dużo marinów, troszeczkę maruderów. Hero zdaje sobie sprawę z tego, jaką armią dysponuje jego przeciwnik, no i chyba będziemy mieli jakąś próbę ataku. Zaraz zobaczymy, ponieważ jak na razie jedynie pojedynczy Stalker nam ucieka. Tutaj znajduje się bardzo duża armia. Ja myślę, że w tym momencie Hero powinien atakować, ma naprawdę bardzo dobrą pozycję. Zostały zagrane force fieldy, ale jedynie jeden jak na razie. Oczywiście Hero to nie przeszkadza. Jego kolosy miażdżą force fieldy. Jeden Stalker zostanie stracony, tutaj akurat nie za bardzo to ogarnia Hero, wygląda na to. Kilka jednostek znajduje się na pozycji szóstej, na godzinie szóstej. Już cofnięty został Command Center. Jak zauważycie, kolosy są w stanie zaatakować naprawdę naprawdę bardzo dużą liczbę budynków. I TechLab, i oczywiście także Supply Depot, który właśnie teraz powoduje, że Tejja jest na Supply Bloku. Kika SCV właśnie otrzymuje salwę. Jest już trzeci kolos i tego jest naprawdę bardzo dużo. Czy będzie w stanie Tejja się obronić? No teraz następuje eskalacja. Jeden bunkier, bardzo ładne force feedy. Jeden bunkier jest targetowany, zostanie zniszczony. Wygląda to, że kolosy także są atakowane. Trzeci próbuje się troszeczkę odsunąć. Zaraz zobaczymy, czy zostanie stargetowany. Nic na to nie wskazuje. Dalej dodaje obrażenia do tej całej batalii. 93 limitu kontra 102. Także Tejja cały czas do przodu, jeśli chodzi o limit, to teraz zaczyna to odrobinkę spadać. Ładne force fieldy po raz kolejny zostały zadane. Gdzie jest cała armia Tejji? Na godzinie 6 dalej stoi kilka marinów oraz maruder, więc one zupełnie nie dodają do tej armii. I wygląda na to, że Tejja nie będzie w stanie tego powstrzymać. Mamy GG 1 do 0. No muszę przyznać, że bardzo ciekawie to wyszło, a my tymczasem wkroczymy do lobby tylko po to, żeby nie ten... Tylko po to, żeby z niego nie wyjść. Mój Boże, jaki jestem głupi czasami. W każdym razie 1 do 0, panie i panowie, i za chwileczkę wracamy.
Halo, halo? Halo, halo, witam, bo witam bardzo serdecznie. Halo, halo, witam. Cóż tam? Za gdzie? Tak? Powiedz mi, czy jest miejsce w lobby, czy będę musiał ze streama No patrzeć? właśnie, miejsca w lobby nie ma i to jest ogromny problem. Będziesz musiał niestety ze streama. No ja niestety nie jestem w stanie na to nic poradzić, no bo po prostu Nie, w bez porządku, w kitu porządku. jest full. Tam chyba jeszcze Aha. dwie czy trzy osoby kiknęli. No. No dobra, w porządku. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Fankaju. Ponownie. Witam cię, Zadzie. Ach. Ponownie. No, jak oglądałeś może drugi półfinał? Nic nie oglądałem, bo z kumplem sobie siedzimy i pijemy piweczka A. i tak sobie gadaliśmy i nie wiem w ogóle, co się dzieje. Nie wiem, kto wygrał w ogóle pierwszą grę. Wiem, że skończyli. Tak, Hero wygrał pierwszą grę. Takim bardzo mocnym kolosus z timingiem. Dwa kolosy najpierw, później doszedł jeszcze trzeci, Aha, więc. dobra, rozumiem. Znam ten timing, wiem, o co chodzi. Dobra, czyli... Czekaj, włączę sobie streama jakiegoś. No już ci tam podałem na tym, podałem ci na tym dynksie, który No, nazywa się Skype, mam. właśnie. Tylko nie wiem, czy będę w stanie kastować całe, bo to jest best of 5 czy 7? Best of seven, ale spokojnie, 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 działa i. Wiesz, jak coś, to po prostu się w trakcie urwę, no bo, no wiesz. Jasne, bezproblemowo. Dzięki generalnie rzecz biorąc, że jesteś. No i W co? porządku, nie ma sprawy. Jesteśmy w grze Hero kontra Tejdża. Wiesz co, no, jak ty oceniasz szansę? No bo ja miałem wrażenie, że Tejdża jednak jako absolutny monster Hero po prostu zje, a tutaj wygląda na to, że mamy zupełnie coś innego i to Hero ma jak na razie jeden mały punkt w tym Best of Seven. No, jak dla mnie, to i Teja, i Hiro są w stanie wygrać ten turniej. Nie ma co mówić, że ktoś jest gorszy od któregoś z graczy, bo obaj są naprawdę na wysokim poziomie. I Hiro, i Teja może to wygrać. Chociaż jestem za Teją, wiadomo, bo gra Terany. No, co by tu jeszcze więcej powiedzieć? No, matchup PvP jest aktualnie według mnie najbardziej zbalansowany ze wszystkich matchupów. Można naprawdę oglądać wspaniałe rozgrywki w PvP. No i co? No zobaczymy, jak to wygląda na najwyższym poziomie. No dokładnie. Jak na razie Hero w lewym górnym rogu, czerwony Protoss, w prawym dolnym jest to Teja, jak zresztą zauważyliście. Ja bym powiedział tak, że jak na razie Hero wykonuje bardzo ładne timingi swoim Protossem, to mi się bardzo podobało. Z drugiej jednakże strony to nie znaczy, że Teja nie będzie w stanie się przy tym obronić itd. itp. Zauważyłem taki generalnie rzecz biorąc. Może nie brak skautu, ale rzeczywiście brak troszeczkę informacji o tym, co robił Hiro. Jak według ciebie, jak trudne jest dla Terana zdobywać informacje o Protosie? Czy to jest na przykład, nie wiem, związane z jakimś poświęceniem ekonomii, bo trzeba rzucać dużo skanów itd. itp., czy może raczej jest to o wiele łatwiejsze? Nie, jest to dużo łatwiejsze niż w graniu na Zerga. Po prostu to jest tak, że jest bardzo łatwo wywnioskować, jakiego techa ma Protoss w danym momencie gry. Po prostu wystarczy sprawdzić ilość kolosów. To jest najważniejsze. Jak jest mało kolosów, to wiadomo, że tech jest wyższy. Jak jest więcej kolosów, to tech jest niższy. I to jest bardzo łatwo wywnioskować. Aha, no proszę. W każdym razie Hero, jak zauważycie, jest pojedynczy gateway, mamy także Cybernetic Core. No jak na razie niezbyt wiele się dzieje. Baraki, drugie baraki, co ciekawe, ze strony Teiji oraz Ja za chwileczkę gaz. będę. Jasne. Oraz gaz. A tego się akurat zupełnie nie spodziewałem, muszę przyznać, ponieważ jak na razie wygląda to, że Teja będzie decydował się na Turaxa. Dokładnie tak, to jest pierwszy reaktor, który grany jest na barakach. Za chwileczkę będziemy mieli Tech Lab. No dawno nie widziałem takiego rodzaju ataku. Teja chce powrócić i wyrównać na 1 do 1 za pomocą dosyć potężnego ataku we wczesnych fazach gry. Może to złapać dosyć teoretycznie Hero w niezbyt dobrej pozycji, no ale nie oznacza to, że musi. Zaraz zresztą się tego dowiemy. Jest Gateway, jest pojedynczy Stalker. No i teraz patent polega na tym, że Teja jest zawodnikiem, który bardzo mocno jest bardzo ekonomiczny, bardzo makroekonomiczny. I to zupełnie może wybić Hero z rytmu. To znaczy, no, skoro Hero zdaje sobie sprawę z tego, że jego przeciwnik po prostu, o, cały czas gra makro i w ogóle, to może po prostu tutaj wskoczyć naprawdę się ze świetnym timingiem Teja. Zwłaszcza, że Hero po prostu zaatakował go świetnym timingiem, no bo Teja zagrał bardzo ekonomicznie. Więc tutaj widzimy zupełnie coś innego. Zaraz zobaczymy. One Gate Core grany przez Hero. Jak na razie nie masz żadnego innego budynku produkcyjnego oprócz pojedynczego Warp Gate'a. Grane są już Marudery, mamy Steampack, no i dzieje. Jest pojedynczy bunkier. Mam wrażenie, że Teja może zaeksploatować, aczkolwiek może to być nie do końca szybkie i do tego jeszcze oczywiście nie do końca
Chociaż chwileczkę, momencik, właśnie te dwa gazy, jak zauważyliście, to może być z przejściem w no, dokładnie tak, jest fabryka i jeśli to nie wyjdzie, jeśli ten atak nie wyjdzie, mam wrażenie, że ten, że Tejdzia będzie przechodził Wolina, przynajmniej tak mi to wygląda. Nie wiem, czy Funkaj, czy jesteś, jeśli jak, albo nie, jeśli jesteś, to powiedz. No to... Jestem już, już nie wiem, czy do mnie mówiłeś, ale jestem już. No to super. Słuchaj, no, Hero... One Gate Core Expans, przejście dwa dodatkowe Warpgate, a tutaj Tejdzia nam tu Raxa robi, do tego jeszcze dostawia fabrykę. O! O! To może być jakiś rodzaj all-ina ze strony Tejdzi. Widzimy też bunkier na rampie u Tejdzi. To może być taki fake bunkier, żeby Hero myślał, że Tejdzia gra Fast Expan. Tylko jednak pokazanie tego Marudera pokazuje, że będzie jednak to agresywne jakieś zagranie. Nie wiem, czy Hero widział tego Marudera. Widział? Tak, tak, no widział go probem, wiesz, widział go probem, który został właśnie teraz zniszczony. To znaczy przynajmniej, wiesz, ciężko by mi powiedzieć, czy zwracał akurat uwagę, czy akurat jego kamera była tam przestawiona, więc to, że probe został zniszczony jeszcze tak, nam... Widziałem. Zbyt wiele nie mówi. Robo Facility ze strony Hero, jest kilka zelotów oraz centry. A z drugiej strony, no cały czas budowane mariny, więc tak ciężko powiedzieć, co chce Tejdzia zrobić. Ale zobacz, że tak, są tanki, za chwileczkę pewnie Siege Mode, chociaż akurat pewnie bym powiedział, że... No kurde, to tak dziwnie gra to wszystko Tejdzia jak na razie. To będzie opinii. Jakiś, według mnie, all-in ze strony Tejdzi. To będzie jakiś taki all-in z tankami właśnie, z marinami, z marderami. Nie wiem tylko, czy Starport będzie dostawiał, czy to mu się będzie opłacało, bo to jest naprawdę szkoda trochę surowców, jak... Na ten etap gry, on po prostu zdecyduje, czy chce mieć więcej tanków i bez starportu, czy po prostu mieć mniej tanków i medivaki do tego. To już od niego zależy, jak on chce to zrobić. Nie wiem, co to za build order, o, ale dopiero teraz właśnie widzę, że na streamie dostawiony jest starport. Czyli to będzie taki jakiś, no prawdopodobnie push z tankami, z medivakami, z marinami. Mamy tanki, no to wygląda po prostu na, wiesz, taki swego rodzaju 1-1-1, z tym, że mamy steampack, zagrany o wiele wcześniej. I muszę przyznać, że wiesz, to jest takie coś w stylu... Normalny 1-1-1 grany jest, wiesz, grasz Banshee, a dopiero później przechodzisz w Siege Tanki, Siege Mode'em, Mariny, czasami... Znaczy, w sumie nie widziałem ze Steampackiem chyba granego, takiego Olina 1-1-1. Ale tutaj mamy i Steampack, i ten. I jest grany też Combat Shield, na razie w ogóle nie mamy tego, w ogóle nie mamy Siege Mode'a. Ale za to jest Medivac też zamiast Banshee, więc dziwnie takie troszeczkę to wygląda, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz. Tak, to jest troszeczkę jakiś inny wariant tego pushu. Jest to na pewno jakiś timing attack, natomiast jest to, powiedziałbym, oryginalny timing attack. Jest to timing attack, który nie jest grany powszechnie na ladderze na pewno, bo jest troszkę opóźniony, jest ze Steamem, będą Mariny też na Combat Shieldzie i widzimy, że Hero dostawia Dark Shrine. Wow. A to może być ciekawe, ponieważ Darkshine może, wiesz, go bardzo fajnie zaskoczyć. No i zaraz zobaczymy, jest atak, z tym, że właśnie Darkshine go opóźnia i to naprawdę bardzo opóźnia. Pierwszy Immortal za chwileczkę wyskoczy, ale czy obroni? Pamiętajmy, tutaj nie ma jeszcze Siege Mode'a, co oznacza, że Tejdzia nie jest w stanie rozłożyć swoich Siege Tanków. Nie mamy, o właśnie, będziemy mieli chyba jakiś rodzaj... nie wiem, rzucania tego wszystkiego tak powoli, no ale musi czekać na Siege Mode'a i to jest bardzo opóźniający jakikolwiek atak. Jest pierwszy Immortal, który może próbować targetować. Czy to jest wybranialne w twojej opinii? No bo mamy tak kilka zelotów, jest ich 9, 4 Stalkery. Wiesz co, powiedz mi tylko, jaki ty masz czas na ekranie? Jaki jest czas gry? Teraz. Czyli pół minuty różnicy jest. Jest to wybranialne jak najbardziej, tylko zależnie jest to wszystko od mikro. Trzeba wziąć pod uwagę, że Guardian Shield daje naprawdę w cholerę dużo. Ponieważ zmniejsza obrażenia marinów o 2, czyli mariny zadają 4 damage tylko przy tak wysokim DPS-ie. Guardian Shield jest naprawdę bardzo silny, jeśli chodzi o mariny. No i ważne jest też targetowanie tanków immortalami. To jest zależne od mikro, to jest jak najbardziej wybranialne. No, zaraz zobaczymy właśnie, czy wybroni to Hero, ponieważ jak na razie Tejdzia zadaje bardzo dużo obrażeń. Pojedynczy Dark Templar teraz giniecie Marinę i pamiętajmy, ale tu jest jedynie jeden Orbital Command, ma 40 energii, nie ma absolutnie żadnej detekcji, to już są 3 Dark Templary, ależ miazgunia teraz jest za podawania. I do tego jeszcze Siege Tanki atakują Immortala, no teraz został zdjęty, ponieważ nie miał tarczy, ale w ogóle nie ma absolutnie żadnej detekcji. Dark Templary radzą sobie bezproblemowo ze wszystkim, no teraz został rzucony skan, ale... To było świetne zagranie, nie ma już Siege Tanków, 45 minut Tejdzi na 62 i Hero to wybroni! Zupełnie nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, no i chyba będziemy za chwileczkę mieli GG, dokładnie tak, jest GG, ależ no... Cóż za fajna obrona, Dark Templarami, tego akurat się nie spodziewałem, a wygląda na to, że zadziałało fantastycznie. No wykorzystał fakt Hero tego, że tam znajdował się po prostu jedynie jeden Orbital. No cóż, no mogę ci jedynie przyznać rację, ponieważ dopiero bitwa się toczy teraz. Dopiero teraz jest G napisane i no faktycznie, ciekawa obrona w wykonaniu Hero za pomocą Dark Templarów.
Myślę, że to było trochę ryzykowne granie tych Dark Templarów, na razie gdyby Terran grał właśnie Expa, jakby Terran grał w miarę normalnie, ekonomicznie. Jednak no, widzimy, że no, opłaciło się granie Dark Templarów, no i mamy tym samym 2-0 dla Hero, tak? Tak jest, 2-0 dla Hero, a my za chwileczkę wracamy, panie i panowie. Pół minutki przerwy i zaraz będziemy z wami. Okej, jesteśmy z powrotem. No ja mam wrażenie, że jak na razie Hero, znaczy może nie deklasuje Tejże, ale to wygląda tak troszeczkę jakby nawet się, może nie starał, ale ma, no, ma kontry na swojego przeciwnika. Tejża robi mocne makro, Hero przychodzi do niego kolosami. Tejża próbuje go olinować, Hero brokuje to bardzo ładnie dwoma Immortalami oraz Dark Templarami. No, jak dla mnie, wszystko to, co robi Tejża, jest po prostu kontrowane bezproblemowo. Wydaje mi się, że Tejża powinien spróbować zagrać normalną, zwykłą, standardową grę i, nie wiem, spróbować zwiększyć swoją przewagę poprzez mikrobitwy i po prostu zagrać normalną, zwykłą grę bez żadnych, nie wiem, sztuczek timingowych. Jednak skoro decyduje się na granie takich timing ataków, wychodzi na to, że no nie czuję się komfortowo z Hero w late game. No ale zastanawiam się, jaki jest tego powód. Czy to jest kwestia matchupu, czy może raczej, nie wiem, samego Hero? Pamiętajmy, że oni obaj są z Team Liquid, więc może, nie wiem, czy dużo ze sobą trenują, ale... Nie no, wiesz co, wydaje mi się, że mogą znać swój game style i na przykład tak jak żeśmy wcześniej kastowali gry Teiji, grał bardzo greedy, grał często 3 CC-ki. I Hero dobrze o tym wie, że Tejża jest graczem tego typu. I dlatego właśnie Tejża diametralnie zmienia swój styl gry, grając na Hero. Mhm. Być może to jest jeden z czynników. Może to być jeden z czynników, zwłaszcza kiedy Hero udowodnił, że jest w stanie go skontrować, robiąc ten szybki Colossus timing przeciwko potrójnemu CC. Więc rzeczywiście, absolutnie możesz mieć tutaj rację. Cloud Kingdom będzie naszą kolejną mapą. Jak to widzisz w PvT? Znaczy, może jeszcze zanim zaczniesz... Dużo wąskich przejść, czasami mało miejsca. Czy to wpływa mocno na rozgrywkę? Akurat Cloud Kingdom jest bardzo ciekawą mapą. Nie wymusza grania pasywnego, gdzie obaj gracze mogą grać agresywnie, gdzie można pokazać swojego skilla. I no, akurat jeśli chodzi o w ogóle o sam matchup TVP, wydaje mi się, że jest najbardziej zbalansowany i że nie ma na co narzekać. Jest to matchup w 100% zależny od skilla, bym powiedział, gdzie Protoss nie musi narzekać na żadne jakieś tam imba jednostki Terrana, Terran nie musi narzekać na żadne jednostki Protossa i to jest matchup w 100% zależny od skilla, według mnie. Co ciekawe, bardzo dużo Terran oraz Protossów narzeka na tą drugą rasę, ale mam wrażenie, że to jest, jak wiadomo... Wiesz co, nawet rozmawiając z Maną, Mana sam mówi, że PvT, TVP to jest najbardziej normalny matchup, ja tego samego zdania jestem. No proszę. Zresztą właśnie może powracając troszeczkę, mówisz o Hero i Tejży, którzy mogą ze sobą trenować i znać swoje timingi i tak dalej. Jak to wygląda na przykład między tobą a Maną? Bo ja pamiętam, że ten, że kiedyś mi opowiadałeś właśnie jak ten, jak że się chyba siedzieli przy śniadaniu i było, że, bo ja myślałem, że i było, nie myśl, tylko skautuj, tak? Tak to wyglądało? Tak, wiesz co, to jest bardzo dobra rada dla wszystkich graczy. To jest najważniejsza chyba rada w ogóle, jaką kiedykolwiek usłyszałem i do jakiej kiedykolwiek się stosowałem. Ty nie myśl, tylko skautuj. To no. Jest naprawdę złota rada, bo dużo ludzi, nie wiem, przegrywa jakiś pojedynek i później się tłumaczy, a, bo ja myślałem, że on robił to, a nie to. Gówno prawda, skautuj, a nie myśl. To jest najważniejsze. Mm-hmm. No tak. I właśnie jak my gramy z Maną, to no my... Staramy się grać najbardziej normalne gry, nie cheezujemy siebie nawzajem, gramy normalnie makro gry i ewentualnie po grze rozmawiamy, co ja mogłem zrobić lepiej, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, co on zrobił dobrze, co zrobił źle i po prostu razem analizujemy grę. Tak wyglądają nasze gry. Ostatnio bardzo często gramy ze sobą. No właśnie, no to też bardzo ciekawe, że nie tylko, wiesz, ludzie, którzy są w jednym klanie, ale też właśnie bracia
ze sobą trenują, to jest bardzo interesujące. W każdym razie, no my już jesteśmy w grze, Hero wygrywa 2-0. W prawym górnym rogu buduje już swojego pierwszego gateway'a, jest asymilator, drugi pylon, absolutne standardy. Z drugiej strony u Tejdzy, pierwsza sprawa, probe wjedzie do maina, chociaż nie, przepraszam bardzo, tu jest drugi, a właśnie, tu jest drugi niedokończony supply depot. I zauważmy, że w mainie znajduje się rafineria. No i co może Tejdza zrobić? Na pewno jakiś rodzaj 1-1-1, jakiś, nie wiem, podwójnych, potrójnych raksów i tak dalej, ale znowu chyba mam wrażenie, że próbuje zaskoczyć Hero i po prostu nie grać makro. Też mam takie wrażenie właśnie, że nie będzie chciał grać jakiegoś czystego makro, tylko właśnie będzie chciał zaskoczyć Hero jakimś timingowym zagraniem. Być może... O, postawił supplya, czyli nie dał Hero'owi zeskautować swojego gazu. Mhm. Czyli jest bardzo prawdopodobne właśnie to, że będzie chciał zagrać jakieś, tak jak powiedziałeś, one on one. Jest to prawdopodobne, lecz nie na 100%. Możliwe też jest zagranie Reaper Expand, przy tym, że Tejdzia bardzo lubi grać makro i, no i ma gaz. No nie wiem, to jest po prostu wybór Tejdzi, co on tu będzie grał. Ciężko powiedzieć. No jest zbudowana fabryka jak na razie, więc razem z drugą rafinerią to chyba wygląda na... No to chyba wygląda właśnie na 1-1-1. I to powiem tak, że z jednej strony ekscytujące, ponieważ Tejdzia gra zupełnie nie tak, jak zapewne Hero się spodziewa, ale z drugiej strony, no może zostać po raz kolejny odepchnięty i to będzie też takie, o mój Boże, co ja gram. Okej, pierwsza sprawa. Jak bronić się przeciwko 1-1-1? Jak się bronić w 1-1? Przede wszystkim być cierpliwym ze strony Protosa. Bo dużo Protosów gra tak, gdzie nadchodzi cały wężyk SCV-ek i po prostu chcą od razu się bić bezpośrednio z Teranem. Mhm. Ale Protosi nie myślą, że mają wydobycie z dwóch baz i żeby przetrzymać to wydobycie jak najdłużej i zrobić jeszcze więcej jednostek, bo Teran nie zrobi sobie więcej jednostek. Po prostu Protosi są mało cierpliwi. Po prostu ze strony Protosa jest dobrze kampić, dorabiać sobie jednostki i w odpowiednim momencie, w odpowiedniej pozycji pójść, po prostu zbić to wszystko. No rzeczywiście, masz rację. A z drugiej strony Hero no, zaekspował, jest drugi gateway, z tego co widzę, jak na razie nie widzimy kolejnego. Cloak dla Banshee, zresztą jak zauważyliście, Starport już zamienił się dobudówką z Tech Labem. No, Banshee, to jest, możemy powiedzieć, takie preludium do ewentualnego all-ina. Nie widzę jak na razie drugich baraków, co jest dosyć ciekawe, ponieważ... O, właśnie teraz, nie, przepraszam bardzo, to te przelatują. No, zaraz zresztą zobaczymy, jak ta Banshee nam sobie poradzi. Na pewno musi zadać troszeczkę obrażeń w linii mirałów, jak one będą wyglądały. Zaraz zobaczymy Robo Facility właśnie teraz w produkcji. No i Hero... Ciężko, wiesz... Jaki jest największy problem z Banshee, no to chyba zgodzisz się ze mną, to jest ten właśnie cloak cholerny, ale Hero tak, budując robotic facility chyba raczej spokojnie sobie przed tym obronił. I Tejdzia ekspuje, no tego się akurat nie spodziewałem, miałem wrażenie, że to będzie jednak all-in, a on ekspuje, z tym, że wiesz, taka super późna ekspansja, kiedy Hero już zbiera z naturala, to chyba go stawia na troszeczkę złej pozycji. Wiesz, te Cloak Banshee, mimo tego, że Hero gra Robotics Facility i będzie miał obserwery, to mimo wszystko Cloak Banshee jest naprawdę w stanie dużo damage'u zrobić, bo będzie zmuszał przede wszystkim do zrobienia większej ilości obsów ze strony Hero, tym samym do późniejszej produkcji kolosów i do mniejszej ilości stalkerów. Przez gaz, wszystko przez gaz. I no ogólnie to wygląda tak, że no ja jeszcze nie widzę, czy ta Banshee zrobiła sobie damage, czy nie, bo znaczy, na streamie jest dopiero 7 minutę. Tak. Jak na razie wygląda to, że zlała jednego sentry i właśnie teraz leje drugi. O, ładnie teraz tak naprawdę, dwa sentry zostały zniszczone, nie mamy jeszcze obserwera. Jeden probe pada i to chyba będzie wszystko dokładnie, jak chyba nawet Banshee zginie z tego, co ja widzę, ledwo udaje się jej odlecieć z maina. Co ciekawe, przyatakuje także natural, tutaj znajduje się drugi obserwer, więc w sumie i tak mamy ich dwa. Łącznie chyba 3-4 proby, ale sama Banshee zginie, więc 4 proby, 5, no 6-5 probów łącznie, bo tam jeden prób chyba zginął troszeczkę wcześniej. Druga Banshee wpada, ale no nie wiem, czy to są takie duże obrażenia w twojej opinii, takie, które naprawdę pokażą Tejdzie, nie wiem, że Tejdzia będzie dobrze wyglądał, bo co ciekawe, on buduje drugi command center, więc łącznie będzie miał ich za chwilę. Wiesz, właśnie chciałem do tego nawiązać, jeszcze u mnie jeszcze na Steamie te Banshee wszystkie żyją, ale chciałem właśnie do tego nawiązać, że bardzo warto jest stosować tak jakby kontrstrategię, czyli jeśli grasz Banshee, zmuszasz Protosa do grania defensywnego, czyli do bronienia się przed Banshee. Czyli jako Teran wiesz, że Protos nie pójdzie na atak w tym czasie. I wykorzystaj to, stawiając 2 CC.
I właśnie to robi Tejże, tak jak powiedziałeś. U mnie jeszcze się to nie pojawiło, ale dobrze właśnie Tejże gra. Bardzo, bardzo, bardzo logicznie. No, muszę przyznać, wiesz, to jest bardzo fajna sprawa właśnie, tak jak o tym mówisz, żeby jakby Banshee odwrócić uwagę twojego przeciwnika, a samemu troszeczkę za tym taki... bardzo tak, makro tryb, taki bardzo makro tryb wejść. I jedna chyba sprawa, która no nie bardzo mi się tutaj podoba, to jeśli Hero zdecydowałby się na, wiesz, jakiś potężny atak, na przykład, nie wiem, Six Gate albo coś w tym stylu, no to wtedy raczej Tejża by po prostu od tego umarł. Przynajmniej w mojej opinii. Jeśli byłby Six Gate, to pamiętaj, że Banshee mają Cloak, a ten nie ma Robotics Facility. Mhm. Też musisz wziąć pod uwagę, że Banshee na Cloaku jest w stanie bardzo dużo damage zrobić. No też i wcale racja. Wiesz, jedną Banshee możesz bić proby i bić całkowicie ekonomię Protossa, a drugą Banshee na Cloaku się bronić. Mhm. Teraz gra tak naprawdę na twoją korzyść, bo on nie ma jak zniszczyć twojej Banshee w mainie Protossa. Mhm. Druga Banshee po prostu sobie lata, jak zauważyliście. Znaczy w sumie to już jest trzecia Banshee, ponieważ druga gdzieś tam się znajdowała, nie widzę dokładnie gdzie. Stalkery biegają razem z Obserwerem, no wszystko jak na razie wszystko jak na razie wygląda tak tutaj dosyć... może niespokojnie, ale pewnie ze strony pewnie ze strony Hero, broni się przed wszystkim bezproblemowo, ale uwaga, Tejża wyrównał, buduje co ciekawe tanki. Dużo osób mówi, o, jedna Banshee została chyba z tego co widzę zdemolowana. A nie, jednak nie. Dużo ludzi mówi, że tanki to nie jest jakiś dobry wybór w TVP. Wiesz co, tanki są dobrym wyborem w TVP tylko i wyłącznie do middle game. Mhm. Jeśli jest middle game, tanki naprawdę swoim damage'em, swoim splashem są w stanie zrobić naprawdę dużo damage'u. Jednak w late game są... jest to po prostu marnotrawstwo gazu, który można przeznaczyć na Wikingi lub na Ghosty, które są bardziej użyteczne w TVP. Natomiast do middle game tanki są w porządku. Jeśli się je zaczyna produkować w early game, do middle game są jak najbardziej w porządku. Mm-hmm. No na pewno zadają bardzo dużo obrażeń. Immortale niby są skonstruowane po to, żeby je kontrować, ale jak wiadomo, można je po prostu sfokusować marinami i wtedy niestety dupa tak. Zbita. Hero buduje swoją trzecią bazę. Jak na razie u Tejży tego nie mamy. Hero, no muszę przyznać, że podoba mi się to, co on robi. Zauważa Obserwerem już od jakiegoś czasu, gdy to zresztą widzi, że Tejża wybudował swoją trzecią bazę i po prostu to kontruje za pomocą swojej własnej ekonomii. Całkiem ciekawy skan, znaleziony został Twilight Council, nie wiem czy widzi Forge'a Tejża, ale są już pierwsze kolosy, widzę Extended Thermalens oraz drugiego kolosa w produkcji, więc tutaj widać, że wiesz, że no taki standardzik pod tytułem będę grał kolosy, ale jak na razie Tejża nie zdaje sobie z tego sprawy. Jaka jest taka optymalna liczba wikingów, którą na przykład, nie wiem, załóżmy, ja mam jednego kolosa, to ile wikingów powinno się mieć? Ja mam dwa kolosy, to ile się tego powinno mieć? Czy są jakieś twarde liczby? Właśnie nie, ja nie stosuję się do takich konkretnych liczb. Ja to mam tak wszystko na oko mniej więcej, wiesz? Po prostu to jest też dużo zależne od mikro, bo musisz wziąć pod uwagę, ile wikingów ci w trakcie bitwy przeżyje. Jeśli w ogóle przeżyje. I no nie wiem, wiesz co? Ciężko jest tak stwierdzić, jaka liczba wikingów jest dobra na jaką liczbę kolosów. No wiadomo, że wikingów musi być więcej niż kolosów, to jest na pewno, ale musisz też wziąć pod uwagę, że musi ci gaz zostać na upgrade'y dla Terana i na Ghosty. Tak jest. Czyli no właśnie to jest właśnie to, grając z Teranem, musisz znać odpowiednią proporcję. No ciężko mi powiedzieć, jaka to liczba, ale na oko zawsze wychodzi jakoś. No rozumiem. W każdym razie dwie Banshee latają sobie po mapie, Obserwer zaraz za nimi, Stalkery właśnie teraz się w nie wszystkie wklejają, podczas gdy Pylon po lewej stronie ginie, to Banshee także zostaną zniszczone i pomimo tego, że został zagrany Cloak, to przykro mi bardzo, ale żadna z nich nie ucieknie. Hero tymczasem z dwoma kolosami budowany jest trzeci, cały czas nie widzę wikingów, no i... chyba nie musimy mówić, w jaki sposób walka na kolosy bez wikingów jest ciężka. No wręcz, znaczy, czy niemożliwa, no to może bez takich dużych słów, ale nie, jest ciężka. Jest ciężka faktycznie. I jest w miarę łatwa, jeśli uda ci się stargetować paroma maruderami kolosy od tyłu jakoś. Mhm. Czyli wtedy jest to do przejścia, ale to... rzadko kiedy Teran flankuje Protossa z dwóch przeciwnych stron. No też racja. W każdym razie Storm za chwileczkę się zakończy. Co ciekawe, mamy już High Templary i co ważniejsze, mamy także Ghosty w produkcji. 2-2 dla Terana. Właśnie teraz się opracowuje plus 1 na Wikingi. Tych Wikingów mamy 0 jak na razie. Jest pojedynczy Raven, który może pomóc w ewentualnej batalii, decydując się na Point Defense Drone. To jest, no... to jest coś, co pomaga, ale czy jest to tak szeroko używane w PvT, taki Point Defense Drone? No, chodzi mi oczywiście o taki mid-late game, kiedy już są, powiedzmy, że limity. To jest bardzo
bardzo dobry cast, powiedziałbym właśnie mało doceniany, a szczególnie w TVT, grając mechem. Ja się zastanawiam, dlaczego tak mało tyranów, grając mechem w TVT, robi tylko jednego Ravena z PDD. Bo grając TVT, grając na bio, grając mechem, ktoś, kto gra bio, musi robić dużo maruderów, a PDD no tak. mega absorbuje pociski od maruderów. Tak, to jest na pewno ważne. Powinno być 2-3 Raveny minimalne. No, a tymczasem mamy eskalację. Jak zobaczycie, 3 kolosy bardzo ładnie to wszystko, tu wszystko jedzą. O, ale wygląda to, że Tejja 184 minuty kontra 161. Jeden Storm wchodzi w niego Tejja odrobinkę, no ale od razu się cofa. I rzeczywiście, 2 point defense drony zagrane, ładna pozycja. Ze strony Tejji, ponieważ stoi tankami na samym końcu tego pola PDD, tak jak powiedziałeś, i no ja przyznam też rację, że bardzo podoba mi się granie PDD, ale od godziny 6 mamy kontratak, bardzo dużo charge-lotów, one są z tego co widzę plus 1-1, tutaj także jakiś pojedynczy high temper się zaplątał, no i zaraz zobaczymy jak będzie ten atak wyglądał. Mariny próbują tutaj troszeczkę wyjść, jak zauważycie 3 kolosy dalej znajdują się na pozycji, jest wejście, o to wygląda naprawdę bardzo, bardzo groźnie, Hero jak zauważycie swoimi charge-lotami jest w stanie to wszystko dogonić, jest także teraz w linii minerałów, no i zaczyna być bardzo nieciekawie, 180 minutów kontra 187. Coraz więcej charge-lotów zostało wysłanych. To wygląda tak troszeczkę jak base trade, ale nie do końca, ponieważ Hero jak na razie swoich was nie traci. Podczas gdy u tej, czy wygląda to naprawdę bardzo nieciekawie. Coraz więcej CV jest gniecionych w trzeciej bazie, no i muszę przyznać, że oj, to jest naprawdę bardzo zła sytuacja. Nie ma na kolejnego point defense drona, no i teraz bardzo mocny storm został zagrany i Tejja w nim stoi w całym stormie. O mój Boże, co to było? Kolosy miażdżą wszystko i to chyba będzie 3-0, no ja co... Ojejku, to wyglądało super źle, dokładnie tak GG, zupełnie nie rozumiem co zrobił Tejja, ale tak jakby nie wiem, nie miał pomysłu na atak czy coś takiego, bardzo dziwnie to wyglądało, nie wiem czy ty to właśnie teraz widzisz, ale... To właśnie oglądam bitwę jak stał w stormie, właśnie u mnie bitwa się dzieje, taki paniczny atak. Tak. No ładnie, 3-0. Według mnie Tejja powinien zagrać normalną, zwykłą, standardową grę, którą potrafi najlepiej grać. Tak według mnie powinien zrobić. No, czegoś takiego jak na razie nie widzimy w ogóle, więc zupełnie dziwnie. W każdym razie mała przerwa i za chwilkę wracamy. Lobby już jest, więc to jedynie jakieś kilkadziesiąt sekund, zanim zaczniemy kolejną grę, zaraz wracamy. Witamy ponownie po chwili, jest ze mną Funkai, ale nie wiem, wiesz co, Tejja w ogóle mi jakoś tak, nie poznaję go, po prostu go nie poznaję, to wygląda jakby, nie wiem, czy on nie chciał grać, czy coś mu nie podchodziło, nie wiem jak ty na to się będziesz zapatrywał, ale Tejja nie gra jak Tejja. No, mi się wydaje, że po prostu on wie, że Hero... wie jak Tejja gra. Po prostu wie, że Hero wie, że Tejja gra bardzo często makro jakieś gry, jakieś 3 cyceki. I tym samym Tejja gra właśnie odwrotności tych strategii. Żeby pokazać, że wcale tak nie jest. Bo Hero powiedzmy przygotowuje się na 3 cyceki, a Tejja celowo gra właśnie odwrotną kontrstrategię. Mhm. I dlatego właśnie może nie widzimy tego Tejji, którego zawsze widzimy. Mhm. No zaraz zobaczymy. Tejja jest już gotowy, możemy rozpocząć. Antigua Shipyard jest naszą czwartą mapą. PVZ, dużo ludzi mi mówi na tej mapie, że o mój Boże, Zerg ma problemy z ekspansją i w ogóle. Czy Protoss kontra Terran widzimy podobną dynamikę?
Możesz powtórzyć na pytanie? Czy Protoss albo Terran na Antidze ma problemy z ekspowaniem w late game'ie? O. Wiesz co, jest problem w early game w PvP. Mhm. Chodzi o to, że Protoss ma ogromny potencjał w early game stosując mapę po prostu. Najczęściej spotykany jest Blinkstalker, który jest bardzo często używany na tej mapie z powodu mapy właśnie. Mhm. Mapa jest idealnie stworzona do Blinkstalkerów. Tym samym Terran musi się bardziej skupić na obronie, musi być bardziej przygotowany na Blinkstalkery niż na innych mapach. Mhm. Czyli musi tworzyć odpowiednią proporcję jednostek przede wszystkim, odpowiednia ilość maruderów, odpowiednia ilość marinów i odpowiednie rozmieszczenie ich. Mhm. Co ciekawe, w PvP jest też tak właśnie, że dosyć duża ilość graczy bardzo często decyduje się na Blinkstalkery. No ale właśnie, Taija na godzinie 11, Hero na 5. A nie wiem tak naprawdę, co chce zagrać Taija. Hero wygląda jakby po prostu, wiesz, grał swoje. Okej, ekspujemy, One Gate Core, jakieś tam Robo Facility, robimy kilka kolosów, za chwileczkę High Templary. I on po prostu gra taki mega standard, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Mhm, tak, dokładnie. Hero gra jak najbardziej standardowo, po prostu odpierając agresywne ataki Taiji, które no niestety nie dają rady. Mhm, no rzeczywiście i muszę przyznać, że akurat jeśli chodzi o defensywę, Hero wygląda naprawdę silnie. Podobał mi się, nie wiem czy tobie, ale podobał mi się bardzo, ale to bardzo, atak zelotami na sam dół. I Hero wiedział, że będzie w stanie obronić chyba ten atak, bo widział, że już ma kolosy, że są High Templary, więc będzie w stanie powstrzymywać swojego przeciwnika dosyć mocno, a tymczasem masakrował trzecią bazę swojego przeciwnika. I teraz Taija... Mhm, tak? Właśnie to, o czym mówisz, o tym takim warpowaniu zetów na dole, trzeba wziąć pod uwagę, że czasami najlepszą obroną jest atak i to jest prawda. Podczas gdy jesteś atakowany, zwarpuj właśnie parę zetów tam na dole, tak jak Hero to zrobił, i zmuś Taiję do bronienia siebie, a nie do dosyłania kolejnej salwy jednostek na atak. Dokładnie. I to jest naprawdę pomocne. Dokładnie. Co więcej, ja jeszcze powiem jedną taką fajną gierkę, którą kiedyś widziałem. Słuchaj, miało miejsce PvP na Ohanie, już nawet nie pamiętam, o co tam chodziło, ale chyba był jakiś taki proxy Tugate albo coś w tym stylu, nie? I oczywiście, czy coś takiego podobnego, wiesz, no i oczywiście broniący się zauważył to, zrobił Gateway'a oraz Forge'a, próbował jakoś tam kanonem się bronić, to jakoś tam eskalowało w jakieś tam dziwne inne różne rzeczy, ale broniący się, ten Protoss, wysłał jednego zelota do jego przeciwnika i tam nic nie ma w mainie, nie? I po prostu, wiesz, zaczął mu klepać proby, no i jak już, wiesz, jak już 8 probów padło, to gościu po prostu odklepał GG i wyszedł z gry. Tak, tak, dokładnie. To jest właśnie gra strategiczna, w której trzeba myśleć. I to jest właśnie dowód, gdzie poprzez myślenie jesteś w stanie wybronić niemożliwe, że tak powiem. No, to jest akurat bardzo, bardzo racja. W każdym razie Taija ma drugie baraki zaraz po Command Centrze. No, muszę przyznać, że bardzo interesująco się ta gra rozpoczyna. Hero jak na razie Wiesz One Gate. Co? Tak. Właśnie chciałbym powiedzieć, że Hero zaczął od... ma dwa gazy u siebie. Ma dwa gazy, czyli jest bardzo prawdopodobny jakiś early pressure ze strony Hero, tylko właśnie pytanie jest Twilight, jaki. Jest Twilight Council, więc prawdopodobnie Blink. Jeszcze nie widzę właśnie, ale bardzo prawdopodobny jest Blinkstalker. To jest właśnie to, o czym mówiłeś z tymi Blinkstalkerami. Rzeczywiście, no mapa bardzo dobrze wygląda na Blinkstalkery. Co ciekawe, skoro mamy Terrana, który ekspuje i on buduje bunkry na rampie, żeby się obronić, no to po co mam z nimi walczyć? Lepiej jest je po prostu ominąć. No i to właśnie dają także Blinkstalkery. Jak na razie trzeci barak w produkcji u Taiji. Muszę przyznać, że Hero... Wiesz, jak to będzie 4-0, to ja po prostu nie mam pytań. Naprawdę nie mam pytań. No, jak będzie 4-0, nie mam zamiaru krzyczeć, że Protoss imba, bo po prostu Taiji sam się w to pakował, tak się mogę wyrazić. Po prostu grał jakieś agresywne buildy, a Hero, znając po prostu jego doświadczenie, dobrze je kontrował. Mhm. Ale to jest świetny mind game, bo w tym momencie Taija gra makro, a to Hero jest agresorem. I tu zupełnie, wiesz, wszystkie jakieś standardy, które widzieliśmy, jeśli chodzi o PvT, wychodzą nam przez okno. Co bardzo ważne w tym momencie, Hero zdecydował się na Robotic Facility. Będzie oczywiście obserwer, żeby zlinkować się do maina. Mamy postawionego pojedynczego supply depota, który będzie, no mniej więcej, miał wizję na taras. Jak to ja to nazywam, takie wejście podwójne w mainie. No i jak widzimy, jest jak na razie grany pojedynczy tech lab. Powiem ci tak, 6:30 tech lab, czy to nie jest troszeczkę zbyt późno?
Tego timingu akurat nie mam ogarniętego, po prostu ja ci powiem szczerze, że bardzo ciężko mi się gra na Blinkstalkery. Bardzo ciężko, mam z tym problem. No i dość często przegrywam na Blinkstalkery. Myślę, że na 5 gier grających Blinkstalkery przegrywam 4. Jest no to bardzo, bardzo silny build order, z którym nie mogę sobie poradzić. I właśnie natomiast co do tego timingu Techla, no nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo po prostu nie mam doświadczenia w tym. No rozumiem. Tejdża jak na razie fabryka, jest grany eBay, więc wszystko wygląda tak, jakby właśnie starał się wchodzić, wiesz, w Steampack, później oczywiście Combat Shield oraz plus jeden, może nawet także podwójne plus jeden, chociaż nie ma drugiego eBaya, ale dużo Stalkerów zostało złapowanych, z tego co widzę jest chyba około już 10-9 dokładnie, tak? Pojedynczy Zelot także gdzieś się tam miota po mapie, no i będziemy chyba mieli Blink Domaina i dokładnie, już chyba w tym momencie Tejdża o tym wie, ale zesnajpuje Obserwera swojego przeciwnika, ale jest już w tym momencie ofensywny Blink na sekundę, zanim Obserwer został stracony, to Hero blinkuje się Domaina swojego przeciwnika, cóż za timing. No i właśnie, mamy troszeczkę Stalkerów, które dalej starają się przyatakować. Kilka Marinów oczywiście próbuje jak najbardziej. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się mikro, Blink mikro ze strony Hero. Jest jeszcze kilka Stalkerów, dokładnie jeśli dobrze widzę, jest ich 8. Jeden właśnie teraz pada, czy będziemy mieli także kolejne stracone? Jest już 6, kolejne cofają się odrobinkę, SCV padają. Ile zostało? 27 kontra 25, ale to dalej są dwie bazy. No nie wiem, czy zadaje dosyć duże obrażenia Hero, no... Jak... Czy według siebie to powinno kończyć grę taki atak, czy może raczej, no bo nie wygląda to jak na razie, jakby Tejdża miał z tej gry wyjść, ale chwileczkę, momencik, ponieważ będzie atak na natural, tu jest pusty bunkier, o wow, to wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo źle, Obserwer nie zostanie stracony, drugi skan, który został w tym momencie rzucony, oczywiście, no mówi nam, że za chwileczkę nie będziemy mieli energii, żeby rzucać muły, coraz więcej SCV zostaje rzuconych na ten problem, 28 na 25 jak na razie, znowu wyskakuje z Blinkiem z powrotem, uspokojenie. Nie, leciutkie, ale mam wrażenie, że Hero raczej chyba nie będzie się uspokoić. Nie wiem, czy... Jak najlepiej broni się właśnie przed takim Linkiem? No ty mówisz, że troszeczkę ci to nie wychodzi, tu jest troszeczkę maruderów, jest także już Steampack oraz Concussive Shell, więc ja mam wrażenie, że to się powoli zaczyna kończyć. No wiesz co, powiem ci szczerze, że no, u mnie jeszcze no, niestety bitwa trwa, więc nie widzę, jakie dokładnie obrażenia zrobił Hero, ale wydaje mi się, że jednym z kluczy do bronienia Blinkstalkerów jest po prostu postawienie sensor tower w mainie Trana. Śledzenie ruchów stalkerów. Wiesz co, to jest tak oczywiste, że aż się po prostu zaśmiałem w tym momencie. No rzeczywiście, sensor tower, prawda? W każdym razie stalkery próbują przyatakować, ale właśnie od razu ogromny blink po prostu w dół. Mamy dwa obserwery, co ciekawe, więc tutaj akurat jeśli Tejdża chce oba z nich zdemolować, no to będzie musiał rzucać dwa skany na raz, ale co ciekawe, już w tym momencie Hero zmusza swojego przeciwnika do wyliftowania Command Centra, pojedynczy Zelot tak naprawdę to wszystko sprawił. Nie mamy jeszcze tego, nie mamy jeszcze Starporta, teraz dopiero zostanie zakończony, więc Mediwaków jeszcze troszeczkę sobie na Mediwaki poczekamy. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała ta batalia. No i teraz Stalkery wchodzą odrobinkę na rampę, ale nie za bardzo. Jest ładny defensywny blink, pada nam jeden Maruder, może jakieś tam dwa Mariny jeszcze zostaną zdemolowane, trochę przeszkadzają baraki, właśnie teraz zostaną zliftowane, po raz kolejny zniszczony Obserwer i wygląda na to, że ten Zelot będzie starał się jeszcze absorbować obrażenia. Teraz mocny ofensywny blink, wygląda na to, że może to był błąd, ponieważ Hero zaczyna tracić kilka swoich Stalkerów, jednakże 46 limitu kontra 47, są już Mediwaki, 31 SCV kontra 28 cały czas, pomimo tego, że zginęło już 22 SCV, to dalej Tejdża ma ich no troszeczkę więcej, z tym, że teraz przychód jest naprawdę bardzo mały, 220 kontra 720. Ale Hero cały czas nie eksploduje. Według mnie, nie wiem, czy można Blinkstalkerami założyć contain, aż taki, wow, ale chwileczkę, momencik, bo teraz mamy mocny blink i to może być to, panie i panowie, 49 na 38 i to chyba będzie koniec, GG, 4 do 0, nie wierzę moim oczom, nie wierzę w to, co widzę, ale to był najkrótszy finał Best of 7 chyba w historii, ja po prostu, aż mi szczęka opadła, 4-0, panie i panowie, dla Hero i on wygrywa, jest mistrzem DreamHacka 2012, całego 2012, nie tylko Winter. Komentarz fanki, bo naprawdę po prostu... No cóż, nie chcę mówić, że protest jest za silny, tylko po prostu Hero naprawdę ładnie grał tutaj w tym finale. Ładny wynik, 4-0 grając Tejdżą, gdzie Tejdża grał po prostu nie swoim stylem tak naprawdę, nie grał swoim stylem. Ja jestem po prostu... Ale wiesz, widzisz też, że to nie tylko ja mam problemy z Blinkstalkerem. Tak, rzeczywiście. Nawet Tejdża ma problem z obronieniem Blinkstalkeru, ale to też jest zależne od tego, w czyich rękach jest ten Blinkstalker.
Wiadomo, że tam z jakimś, nie wiem, zwykłym masterem czy coś, no to raczej sobie poradzę, ale z jakimś tam takim hero czy coś, no to nie mam szans, najmniejszych nawet. No Liquid Hero 4.0 wygląda na to, że wygrywa stage'ą, ale moja głowa w tym momencie jest pełna jednego wielkiego WTF. Tak naprawdę, co tutaj się stało i dlaczego? W